No dobrze, czas się zająć tą kopalnią Turów. Najpierw wgłębimy się w kuluary rządowe. Na łączach skype'owych Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry. Kłaniam się państwu nisko. Witam panie redaktorze. Mam nadzieję, że po raz ostatni w takim łączeniu, że będziemy mogli już spotkać się w studiu, bo nic nie zastąpi relacji bezpośrednich, nic nie zastąpi uścisku dłoni takiej rozmowy twarzą w twarz. To prawda, już mnie ręka, chciałem powiedzieć świeźbia, to chyba złe słowo, żeby tych posłów mieć pod ręką i dopiero ich dyscyplinować, wtedy znacznie jest łatwiej. No dobrze, ale co mnie, już nie odchodząc od tego tematu, panie ministrze, kto zaniedbał sprawę Turowa? Czy dało się ją rozwiązać wcześniej bez wchodzenia na poziom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Ja muszę, jeśli pan pozwoli, ja muszę na początku skomentować to postanowienie Trybunału Sprawiedliwości, bo ono jest bezprecedensowe, jest naprawdę groźne w swoich skutkach. No naprawdę to jest orzeczenie takie arbitralne bardzo, które w ogóle nie bierze pod uwagę warunków sektora. No, pan, panie redaktorze, zna dobrze sektor energetyczny Polski. Myślę, że widzowie też się orientują. Gdybyśmy wykonali to postanowienie o zabezpieczeniu TSUE, proszę państwa, można by to porównać z wykonaniem wyroku śmierci przed wyrokiem właściwym, czyli dokonaniem egzekucji przed wyrokiem właściwym, bo zatrzymanie takiej kopalni, elektrowni, całego kompleksu, bo kopalnia, myślę, że państwo to wiedzą, jest ściśle powiązana z elektrownią. Elektrownią, która produkuje prąd dla blisko 2,5 miliona odbiorców. To jest elektrownia strategiczna w naszym systemie energetycznym. Mieliśmy kilka dni temu awarię w elektrowni naszej największej w Bełchatowie. Gdyby nie Turów, polski system padłby całkowicie. Mielibyśmy taki blackout na skalę krajową. I takie sytuacje powtarzałyby się cyklicznie w jakichś sytuacjach awaryjnych pogodowych, czy w sytuacjach awaryjnych, które się przecież mogą zdarzyć. No, technika jest także zawodna, więc my naprawdę odpowiedzialnie nie możemy sobie pozwolić na wyłączenie Turowa i ktoś, kto kompletnie nie rozumie elektroenergetyki, systemu działania nie tylko w naszym kraju, ale też w innych krajach, no, mógł podjąć tego typu decyzję. Ona jest absolutnie niewykonalna i chcę tutaj powiedzieć jednoznacznie, że kopalnia pracuje i będzie działała do roku 2044. I teraz wracając do pana pytania, czy można było uniknąć takiej konfliktowej sytuacji, bardzo niebezpiecznej sytuacji. Niebezpiecznej, nie waham się użyć tego słowa, dla naszego państwa, bo bezpieczeństwo energetyczne jest składnikiem bezpieczeństwa państwa w ogóle, więc można powiedzieć, że w wyniku tego postanowienia TSUE nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Rzeczypospolitej było zagrożone i to naprawdę wartość podkreślenia element. Ale czy można było zrobić coś więcej? Myśmy naprawdę zrobili wiele. I mówię tutaj zarówno o urzędnikach państwowych, o funkcjonariuszach publicznych, także o Polskiej Grupie Energetycznej, ekspertach. Proszę państwa, podam kilka cyfr. No, jest około 500 punktów pomiarowych dotyczących różnych parametrów środowiskowych, przede wszystkim tej wody, na którą powołują się nasi czescy sąsiedzi. Jest dokonanych około 5000 odwiertów, gdzie sprawdzaliśmy ten poziom wody, gdzie monitorowaliśmy te wszystkie parametry. No, zobowiązaliśmy się do wykonania takiej zupełnie dodatkowej instalacji, wielkiego ekranu, który sięgał będzie w głąb ziemi ponad 100 metrów, około 110 metrów w głąb ziemi, który będzie zapobiegał takiej migracji wody z terenów Czech na
na teren kopalni, bo to był taki zarzut formułowany przez stronę czeską, że rzekomo wysycha woda po stronie czeskiej. No, nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Tu rozmawiałem, żeby sobie wyrobić pogląd, z wieloma hydrologami, takimi niezależnymi także specjalistami z instytucji pozarządowych, żeby to były obiektywne informacje. Oni twierdzili, że no, to jest niemożliwe, że takiego przepływu tych wód gruntowych nie ma i o sytuacji hydrologicznej w Czechach przesądza susza, która panuje tam po prostu od bardzo, bardzo wielu lat. Reasumując, zrobiliśmy bardzo wiele. W toku postępowań środowiskowych, decyzji środowiskowej, tego procesu, który Państwo znacie z wielu inwestycji, no, były konsultacje transgraniczne. Są podpisane protokoły ze stroną czeską, ze stroną niemiecką. Te protokoły ujawniła Polska Grupa Energetyczna, można je zobaczyć, więc Czesi podpisali protokoły, no, niejako godząc się na to, co zrobimy w sprawie ochrony środowiska. Jak powiedziałem, a zrobimy bardzo, bardzo wiele. Więc dla mnie ta decyzja naszych czeskich sąsiadów o tym, by zaskarżyć, by złożyć pozew do Trybunału Sprawiedliwości, jest niezrozumiała i pewnie wynika z jakichś wewnętrznych, być może politycznych kalkulacji. Nie umiem powiedzieć, jaka jest tego rzeczywista przyczyna, ale my nie mamy sobie nic do zarzucenia. Tym niemniej, no, chcemy nadal porozumienia ze stroną czeską i jak powiedział pan premier Mateusz Morawiecki, dążymy do takiego kompromisu. Ramy tego kompromisu zostały już określone. W dniu wczorajszym mój kolega z resortu, pan minister Soboń, podpisał taki protokół z negocjacji ze stroną czeską. Tam są zawarte takie ramy tego finalnego porozumienia. Wierzę, że one doprowadzą do wycofania pozwu przez rząd czeski. No i te nasze relacje, tak jak były dotychczas, będą przyjazne, będą dobrosąsiedzkie. Przecież współpracujemy w Grupie Wyszehradzkiej. No, my mamy bardzo wiele wspólnych spraw i jak to między sąsiadami. Czasem bywają małe sprzeczki, ale na sąsiedztwo jesteśmy skazani i mamy dużo więcej powodów do tego, żeby te relacje przyjazne z naszymi przyjaciółmi z Czech utrzymać. To jeszcze jedno pytanie o Bełchatów. Pan minister już wie, co się wydarzyło w Bełchatowie. Jakie było podłoże tej awarii sprzed kilkunastu dni? Tak, mieliśmy kilka de facto zdarzeń. Pożar taśmociągu, ale też były problemy z synchronizacją, która właśnie spowodowała te największe perturbacje w Bełchatowie. No proszę Państwa, urządzenia energetyczne, elektronika, która pracuje w systemach energetycznych, jest coraz bardziej skomplikowana i wiecie Państwo, że no także urządzenia, które posiadamy w naszych domach, od czasu do czasu się psują i to była tego typu awaria. Dodatkowo niewykluczony jest jeszcze jakiś błąd ludzki, który przecież także może mieć miejsce. Ale proszę Państwa, ta awaria uzmysłowiła nam jedno. My wszyscy marzymy o dużym udziale energii odnawialnej w naszym miksie energetycznym, ale wciąż podstawą naszego systemu są wielkie bloki, na dzisiaj bloki w Bełchatowie, w Turowie właśnie, które spalają węgiel brunatny i inne oparte na węglu kamiennym. Więc lekcja z tej awarii jest dla nas taka, że my musimy budować taki system zdywersyfikowany. System energetyczny przyszłości Polski musi być bardzo zróżnicowany. Tam będzie miejsce, bardzo dużo miejsca dla fotowoltaiki, około 16 gigawatów nawet planujemy. Będzie tam bardzo wiele miejsca dla energetyki wiatrowej, szczególnie morskiej, bo ta jest bezpieczna. A dla atomu, to już ostatnie pytanie,
Ale musi tam być miejsce, właśnie do tego wracam, ale musi być miejsce dla energetyki jądrowej, która niejako wypełni tą lukę po węglu brunatnym. No, planowany poziom mocy energii naszych siłowni jądrowych to będzie około 6 do 9 gigawatów. To dzisiaj odpowiada mniej więcej sumie tego, co produkuje Bełchatów i właśnie Turów. I te dwie elektrownie będą niejako w przyszłości zastąpione przez siłownie jądrowe polskie. Ciekawy jestem, już widzę oczyma wyobraźni, jestem ciekawy, jak my się żeglować po zalanych kopalniach w Bełchatowie. Czy pan minister już też się rozmarzył, bo to zdaje się będzie największy w Polsce zbiornik śródlądowy. No ja nie wiem, czy ja zdradzę Mazury na rzecz Bełchatowa, bo ja jestem zakochany w polskich Mazurach i będzie mi bardzo trudno, ale być może spróbuję, bo to może być ciekawe doświadczenie. Póki co jeziora Śniardwy, Bełdany czy Mikołajskiego nie zdradzę dla Bełchatowa. Pytam o te jeziora w Bełchatowie, bo jak tam stanie elektrownia atomowa, to może nie będzie można żeglować, bo ta woda będzie wykorzystywana do chłodzenia albo jakaś będzie, nie wiem, promieniowała czymkolwiek. Jak to będzie? Nie, no oczywiście dzisiejsze elektrownie jądrowe są bardzo bezpieczne, stabilne i rzeczywiście to, że być może my żeglarze będziemy mogli z nich korzystać także rekreacyjnie, to tylko dowód na to, że te technologie, które zamierzamy sprowadzić do Polski, tutaj wykorzystać, to są technologie o najwyższych standardach bezpieczeństwa. A więc życzmy sobie, panie redaktorze, żebyśmy mogli być może wspólnie pożeglować na tym... To byłoby coś, ale to, żebyśmy zdążyli, to musi być to szybciej. Ostatnie pytanie o całe złoże Złoczew przy Bełchatowie. Trwała dyskusja, czy je otwierać, czy go nie otwierać. Jak to będzie i czy będziemy rozszerzać odkrywkę w Bełchatowie? Panie redaktorze, w tej strategii rządowej polityka energetyczna Polski zapisaliśmy złoże Złoczew jako perspektywiczne, jako te, które będziemy chronić. Nie można wykluczyć takiej sytuacji, że względy bezpieczeństwa bądź nowe technologie, które się pojawią, takie bezpieczne, czyste technologie węglowe skłonią nas do zmiany decyzji tej, która dzisiaj obowiązuje. A więc jako państwo odpowiedzialne musimy myśleć także wariantowo o naszej strategii energetycznej. Priorytet rządu Mateusza Morawieckiego to bezpieczeństwo Polski, także bezpieczeństwo energetyczne i rząd nie waha się podejmować trudnych decyzji, nie będzie tutaj ulegał presji zewnętrznej, bo kieruje się wyłącznie polskimi interesami. Mnie było bardzo przykro słuchać wypowiedzi niektórych polityków opozycyjnych, którzy wzywali do wykonania decyzji TSUE. Proszę Państwa, ta decyzja jest niewykonalna, raz jeszcze to podkreślę. Tej decyzji w trosce o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej wykonać nie wolno. Panie ministrze, 3 minuty po 9:00, posłowie czekają, pan minister ma komisję, a pana ministra zagadałem. Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu pięknie, kłaniam się nisko i życzę pięknego, słonecznego dnia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. To teraz pan poseł będzie biegł albo się będzie łączył na komisję. Nie wiem, bo Sejm też może pracować zdalnie. Nie trzeba już czasami do Sejmu przyjeżdżać, co też trochę zubożyło nasze życie parlamentarne, bo co to za życie, jak ludzie siedzą przed tabletami, oglądają i głosują zdalnie. To żaden parlament, nie można na kawę, nie ma gier korytarzowych. Nie wiadomo, kto się z kim ukradkiem w hotelu poselskim spotyka. Ach, ta pandemia to na wielu etapach życia pozmieniała naszą politykę, także tą bardzo bliską, także tą namacalną. A to jest obrazek z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Tbilisi, bo dzisiaj święto niepodległości Gruzji i z tej okazji wizyta głowy państwa Rzeczpospolitej Polskiej
w stolicy Gruzji. Za chwilę pewnie będą przemówienia, będą przywitania, więc za chwilę będziemy się na Plac Wolności w Tbilisi przenosić, żeby zobaczyć, jak Gruzini świętują swoje święto niepodległości. Jak na razie trwają jeszcze przygotowania, oczekiwania. Widzimy w tle korpus dyplomatyczny i także wysokich urzędników państwowych, ale to jest ten moment pewnego oczekiwania i napięcia tego typu uroczystościach. Wszyscy patrzą na zegarek, wszyscy czekają, bo zaraz tam na Placu Wolności zjawią się i prezydent Gruzji, ale także prezydent Rzeczpospolitej i rozpocznie się oficjalna ceremonia. My czekając na tą ceremonię, to może jeszcze zerknijmy, jeżeli mówimy o święcie niepodległości Gruzji, otwórzmy gazety, zerknijmy do dziennika Rzeczpospolita, bo tam na stronie 5 jest tekst pani Nino Baakaszwili, która w następujących słowach to święto zapowiadam. 26 maja roku 2021 Gruzja obchodzi 103. rocznicę powstania Demokratycznej Republiki Gruzji i 30. rocznicę odzyskania niepodległości po rozpadzie Związku Radzieckiego. Ogłoszona przez Gruzję niepodległość trwała tylko 3 lata, 1918-1921. Pomimo tak krótkiego czasu Demokratyczna Republika Gruzji wywarła znaczący wpływ na rozwój jej państwowości w dłuższej perspektywie. W 1991 roku Gruzja uzyskała suwerenność, a w referendum 31 marca 99,8% ludności opowiedziało się twierdząco na jedno pytanie: czy popierasz przywrócenie niepodległości Gruzji? Z deklaracją niepodległości Gruzji z 26 maja 1918 roku. Niestety po uzyskaniu niepodległości Gruzja ponownie stała się celem agresji militarnej i wojny hybrydowej na szeroką skalę ze strony Rosji, mającej na celu destabilizację kraju, utrzymanie stref wpływów, zahamowanie rozwoju demokratycznego. 30 lat później pogwałcenie porządku międzynarodowego, suwerenności, integralności terytorialnej nadal jest nielegalnie okupowana część terytorium Gruzji, Abchazja i Osetia Południowa. Tak pisze o święcie niepodległości Gruzji Nino Baakaszwili w dzienniku Rzeczpospolita. Nie wiem, czy się przeniesiemy w tej chwili na Plac Wolności w Tbilisi, czy zakończymy tą transmisję bez usłyszenia wystąpienia pana prezydenta. Może obejrzmy przez chwilę i zanurzmy się w ceremoniał świętowania w Gruzji Kaukaz. Akademii Sysmenius, a ta strasz podstające
zapisał do właśnie miłu.